Witajcie kochani, z tej strony Ewa Rożnowska. Miło mi Was dzisiaj powitać, a dzisiaj mamy nów księżyca w znaku wagi. Znak wagi jest to znak powietrza, a on zdecydowanie jest powiązany z okadzaniem, ze stosowaniem dymu, do oczyszczania, do ochrony. W związku z tym postanowiłam, że nagram materiał, który jest tak jakby kontynuacją filmiku dotyczącego oczyszczania pomieszczeń z negatywnych energii. Dzisiaj chciałabym Wam w podstawach przedstawić wszystkie narzędzia i większość tak jakby ziół, żywic, kadzideł, które możecie wykorzystywać do właśnie palenia, do okadzania, do oczyszczania i do ochrony. Słuchajcie, jest tego na rynku mnóstwo i fakt faktem można się pogubić w natłoku i informacji, i prawdą jest, że stosowanie i próbowanie i doświadczanie powoduje, że wówczas sobie wybieramy najlepsze kadzidło, które nam najlepiej odpowiada. Ja troszeczkę Wam dzisiaj ze swojego doświadczenia opowiem, ponieważ troszeczkę tego wszystkiego wypróbowałam i mogę powiedzieć już na dzień dzisiejszy, które są według mnie najfajniejsze, a w związku z tym, że dużo i do rytualistyki stosuję i do ceremonii, także mogę Wam polecić niektóre z nich. Na początek chciałabym Wam przedstawić kadzidło, które zapewne jest Wam najbardziej znane. Kiedyś, jak nie było kadzideł żywicznych, nie było innych cudów, nie było szałwii itd., itd., najczęstszym kadzidłem były właśnie takie kadzidełka w patyczkach. I teraz, jakie jest moje zdanie na temat takich kadzidełek? Słuchajcie, są dwa rodzaje takich kadzidełek. To akurat jest zrobione z naturalnych kadzideł, sproszkowanych i sprowadzonych do postaci patyczka, którego wkładamy, zaraz Wam pokażę, zapewne każdy z Was wie, ale jeszcze dla pewności pokażę. Mamy takie podstaweczki, w które wkładamy te patyki, podpalamy i one po prostu same się spalają, nie trzeba ich kontrolować i one okadzają całe pomieszczenie. Sprawiają, że wprowadzamy się w przyjemny stan relaksu, bądź wskazane jest również takie kadzidełko do praktyk medytacyjnych. Z tym, że tutaj chciałabym Was uczulić na te kadzidełka. Jeśli chodzi o takie kadzidło, które jest zrobione z naturalnych kadzideł, wszystko jest w porządku, ponieważ nie podrażnia śluzówki i ma wręcz nawet działanie aromaterapeutyczne. W związku z tym takie polecam, natomiast są różnego rodzaju kadzidła tego typu, zapewne bardzo dużo w różnych marketach jest Wam widoczne, widoczne są takie kadzidełka, bo można w wielu nie tylko ezoterycznych sklepach dostać. Słuchajcie, większość takich kadzideł nasączanych jest sztucznymi barwnikami, które pod wpływem temperatury, pod wpływem palenia się są toksyczne. I słuchajcie, zamiast efekt oczyszczania, zrelaksowania się, wprowadzamy jeszcze do swojego organizmu toksyny. Więc ogólnie, jeśli miałabym polecić, to takich tak, ale z kolei tych nasączanych sztucznie nie polecam. Moi drodzy, czasami jeżeli podaję na przykład pewne rytuały, bądź gdzie indziej byście widzieli różne rytuały na różne okoliczności, różne sytuacje i powiedzmy macie w domu kadzidło sandałowe, jest ono kadzidłem bazowym. Jeżeli nie macie żadnych innych, jeżeli na przykład jest wskazane, że ma być kadzidło różane, a akurat w domu nie macie, a potrzebujecie na szybko zrobić jakiś rytuał, wówczas możecie zrobić coś takiego, że bierzecie wtedy kadzidło sandałowe i jeżeli macie powiedzmy w domu olejek różany albo macie powiedzmy bukiet róż, możecie zrobić coś takiego, że jeżeli macie olejek, to jest sprawa prosta, ale jeżeli macie powiedzmy płatki róż, możecie te płatki wrzucić do moździerza,
i je po prostu podusić. Wówczas wytworzy się z tego sok, bądź możecie zalać jakimś jadalnym olejem, najlepiej oliwą z oliwek. W ostateczności może też być zwykły olej, jeżeli też nie macie innego. Wówczas poczekać troszeczkę, aż nasączy się tak jakby te płatki róż, nasączą się tym olejem i oba składniki jakby przejdą same siebie. Wówczas zdobędziecie olejek różany. I wtedy bierzecie takie kadzidło sandałowe i smarujecie je po prostu dłońmi. W ten sposób tworzycie sobie kadzidło różane. I tak samo, jeżeli nawet macie wskazanie, że ma być kadzidło z papai, a macie na przykład taki owoc, bo trudno dostać kadzidło z papai, a wówczas bierzecie taki owoc, wyciskacie sok i smarujecie kadzidło sandałowe takim sokiem. Ja już tu taki owoc podałam przykładowy, ale słuchajcie, może być wiele różnych, czy kwiatów, czy kwiatowych, czy owocowych kadzideł wskazanych do rytuału. Zawsze, jeżeli ktoś podaje dany rytuał, radzę nie zmieniać go, nie zmieniać składników. To jest bardzo ważne, ponieważ dany rytuał zadziała, jeżeli jest w takiej formie, w jakiej jest podany. Ewentualnie są przypadki, ja też zawsze Wam wskazuję w rytuałach, jeżeli można zastąpić jakimś składnikiem, ja wówczas to podaję. Są wskazania, słuchajcie, na przykład jeśli chodzi o świece, czy właśnie o kadzidła, że można kadzidło sandałowe używać jako takiego uniwersalnego, a jeśli chodzi o świece, to zawsze świeca biała zastępuje wszystkie inne kolory świec. W związku z tym, jeżeli nie macie czerwonej, albo ma być różowa, albo ma być zielona, zawsze możecie wykorzystać białą świecę. Ewentualnie, jeżeli byście chcieli sobie dodać jakby tutaj tego koloru, mimo wszystko możecie znaleźć nitkę w takim kolorze i zawiązać na świecy taką nitkę. Także, moi drodzy, to są właśnie kadzidła na patyczkach. Polecam te naturalne. Do tego, tak jak wspomniałam, używamy podstawek. Może być drewniany, mogą być kamienne, jest bardzo dużo, mosiężne też są, także jest bardzo dużo dostępnych. Następne, moi drodzy, chyba najbardziej też jedno z najbardziej znanych, jest tak zwane Palo Santo. Jest to drewno z zawartością żywicy z danego drzewa, czyli z drzewa Palo Santo. Jest to najbardziej, jedno z najbardziej popularnych, obok białej szałwii, narzędzie do okadzania, do oczyszczania z negatywnych energii. Co ja Wam mogę na temat Palo Santo opowiedzieć? Lubię bardzo Palo Santo, ponieważ ma bardzo fajny aromat, podchodzący troszeczkę pod zapach kokosu. Natomiast kolejna uwaga. Słuchajcie, prawda jest taka, że Palo Santo w dzisiejszych czasach jest tak mało już popularne. Słuchajcie, drzewa Palo Santo wyginęły praktycznie. I co się teraz robi? Robi się coś takiego, że się bierze zwykłe drewienko, nasącza się aromatem podobnym troszeczkę do żywicy z Palo Santo i się sprzedaje. W takiej samej cenie, jakie były prawdziwe drewienka Palo Santo. I słuchajcie, od roku nie mogę dostać prawdziwego Palo Santo, a już brałam z tylu źródeł i niestety doszłam też do informacji, że właśnie bardzo trudno już teraz będzie dostać i nawet są wskazania do tego, żeby się wycofywać i tak jakby nie używać tego, ponieważ może nastąpić sytuacja, że po prostu wyginą te drzewa przez to, że były właśnie nagminnie eksploatowane do tego, żeby sprzedawać właśnie takie drewienka. Jeżeli komukolwiek się uda zdobyć, bądź stosujecie i chcecie je stosować, to drewienko, to słuchajcie, nie polecam go do okadzania pomieszczeń, ponieważ bardzo słabo się kopci, bardzo słabo się pali. Potrzeba chwili, aby się pojawił dym, także troszeczkę dłużej trzeba przytrzymać to drewienko. I moim zdaniem nadaje się do stosowania przy magii, czyli przy wszelkich rytuałach, jeżeli na przykład chcecie przed rozpoczęciem rytuału okadzić,
polecam Palo Santo. Jeżeli chcecie się wprowadzić w fajny stan relaksacji, też jest w porządku. Jeżeli chcecie na przykład siebie sami okadzić, też jest w porządku, ale tak jak mówię, nie polecam do okadzania pomieszczeń. Następne bardzo znane zioło do okadzania, zapewne Wam znane, jest to biała szałwia. Jeszcze a propos Palo Santo, może wspomnę. Słuchajcie, Palo Santo niekoniecznie występuje też tylko w takim drewienku, to znaczy można dostać wiórki kokosowe, wiórki Palo Santo, które możecie palić sobie w dużej kadzielnicy i wówczas fakt faktem można to wykorzystać do okadzania domu, bądź na przykład wrzucić sobie do kominka, żeby nadać aromatu w domu. Możecie też dostać Palo Santo, też widziałam, są w takich stożkowych kadzidełkach, tak jak są w patyczkach, tak samo są takie małe trójkąciki, które też się spala. I jeszcze, słuchajcie, na patykach też można dostać takie Palo Santo. Nie wiem, na ile te na patykach są prawdziwe, jaki mają aromat. Ja mogę tylko się wypowiedzieć na temat właśnie takiego w drewienku. Tak jak wspominałam, kolejnym ziołem jest to biała szałwia, najbardziej pospolita, najczęściej używana. Polecam białą szałwię. Mimo że już może się zrobiła bardzo komercyjna, jednak uważam, że jest bardzo fajna do stosowania przy wszelkich rytuałach, przy okadzaniu pomieszczeń. I teraz słuchajcie, do okadzania pomieszczeń przede wszystkim preferuję taki w pęczku, gdzie tutaj trzymacie za drewienko, które ono się nie spala, natomiast spalają się liście. Słuchajcie, ja pokażę bliżej, tak wygląda. Tak wygląda biała szałwia. Jeżeli macie takie w pęczku, to pamiętajcie o tym, aby mieć zawsze jakieś naczynie, ponieważ bardzo się kruszy podczas palenia, no i robi się z tego popiół i możecie pobrudzić sobie przestrzeń, pobrudzić siebie, a tym bardziej możecie się jeszcze poparzyć. W związku z tym zawsze jakieś naczynie musicie mieć do tego. Tak samo do Palo Santo, jakiś podstawek, na którym sobie położycie to drewienko. Zawsze musi być jakieś naczynie, bo jest to jednak mimo wszystko ogień, dym, to jest gorące. I z takim naczyniem po odpaleniu, słuchajcie, biała szałwia bardzo fajnie się kopci, bardzo daje dużo dymu i moim zdaniem do usuwania wszelkich negatywnych energii, tych cięższych nawet bym powiedziała, fajnie się sprawdza. Jak to okadzamy? Mówię to w filmiku odnośnie oczyszczania pomieszczeń z negatywnych energii. Tam przedstawiam całą technikę okadzania. Także do okadzania siebie, do okadzania swoich bliskich, do okadzania pomieszczeń sprawdza się również przy rytuałach. Tak samo jak mamy białą szałwię i tak jak wspominałam o Palo Santo, można dostać białą szałwię w osobnych listkach, które wówczas można, słuchajcie, odpalić w takiej kadzielnicy. Wtedy nasypujecie jakby więcej i wtedy trzeba całe podpalić i wtedy to da bardzo dużo dymu. Też można tak wykorzystać. Zresztą teraz już białą szałwię też robią właśnie w takich patyczkach, a w stożkowych kadzidłach. Jednak ja uważam, że do usuwania tych negatywnych energii najbardziej się sprawdzi taka w pęczku. I tym samym tokiem, jeśli chodzi o takie zioła w pęczkach, możemy iść dalej. Słuchajcie, jest bardzo dużo ziół i nawet tych polskich rodzimych, które można wykorzystać do okadzania pomieszczeń, okadzania siebie. Jednym z nich jest również szałwia niebieska. Bardzo podobne do szałwii, ja tu troszeczkę już ją odpalałam, więc ona z jednej strony jest taka bardziej czarnawa. Ja Wam pokażę, jak to wygląda, jest bardzo podobna do białej szałwii. Posiada bardziej taki właśnie szary, niebieskawy kolor. Liście są troszeczkę dłuższe i węższe. I tą niebieską szałwię stosujecie tak samo jak białą szałwię.
tak samo, to znaczy bardzo podobnie do niebieskiej szałwii wygląda yerba santa. Ja akurat dzisiaj tego nie mam, ale naprawdę jest bardzo podobna do białej szałwii i do niebieskiej szałwii. Z tym, że ma bardziej taki zielonkawy kolor i bardziej taki kwaśny zapach. Jeśli miałabym na przykład dokonywać wyboru między tymi dwiema szałwiami, zdecydowanie wybieram białą szałwię, ma bardziej przyjemny zapach. Ta już też ma bardziej taki podkwaskowaty, zostawia taki troszeczkę dziwny aromat, tak samo jak yerba santa. Z kolei troszeczkę innymi kadzidłami jest jałowiec i powiedzmy, tak jak ja mam tutaj, cedr. To jest cedr, słuchajcie, ja Wam pokażę też troszeczkę. Nie wiem, czy tutaj coś zobaczycie, ale cedr dokładnie ma takie igliwie. I czym się różni taki cedr bądź rozmaryn od na przykład białej szałwii? Różni się przede wszystkim tym, że bardzo słabo się dymi. Biała szałwia, słuchajcie, daje mnóstwo dymu, co jest wskazane przy oczyszczeniach pomieszczeń. Natomiast cedr nie sprawdzi się absolutnie do oczyszczania pomieszczeń. Cedr nadaje się do stosowania, powiedzmy, przy jakichś tam rytuałach, powiedzmy, dobrobytu, miłości, czy rozpoczynaniu w ogóle rytuału. I ewentualnie możecie sobie dodać aromatu podczas medytacji, podczas jakichś praktyk relaksacyjnych. Natomiast do okadzania pomieszczeń się nie nadaje zdecydowanie. Moi drodzy, co mamy dalej? Jeśli, tak jak wspominałam, mamy dużo rodzimych roślin i tak naprawdę większość ziół i tych nawet, co macie w domu, w kuchni i takie, co możecie na polach u nas polskich znaleźć, nadają się do okładzania też pomieszczeń. Słuchajcie, ja ostatnie takie podrygi, kiedy jeszcze było trochę ciepło, sama sobie zrobiłam takie pęczki do okładzania i tu Wam pokażę, jak one wyglądają. O, na przykład takie. Tu jest z kolei jeszcze takie inne. O. I słuchajcie, to jest zrobione typowo przeze mnie i wysuszone. One już teraz nadają się do okadzania. I co ja tutaj sobie połączyłam? Moi drodzy, podstawowym ziołem, które możecie wszędzie znaleźć, bardzo dużo jego jest, jest to piołun. Piołun nadaje się bardzo dobrze, tak jak biała szałwia, do okadzania właśnie pomieszczeń, do usuwania negatywnych energii. Natomiast, tak jak zawsze wspominam, musicie mieć do każdego kadzidła naczynie. To się jeszcze bardziej kruszy, w związku z tym proponuję takie jakieś większe naczynie wziąć. Ja Wam może to jedno, akurat to, które jest mojej roboty, że tak powiem, odpalę i pokażę Wam, jaki to daje dym. Jeśli chodzi o zapach piołunu, piołun ma troszeczkę podobny zapach do niebieskiej szałwii i do yerba santa. Ja bym nawet tutaj troszeczkę się skłaniała do zapachu. Akurat to, co ja odpalam, nie jest typowym piołunem. Zaraz, troszeczkę może się trudniej odpala. Poczekajcie chwilkę. O, i zobaczcie, jaki daje dym. Nie wiem, czy to będzie na filmiku widać. Powiem Wam tak, na początku jest troszeczkę zapach takiego dymu z komina, nawet bym powiedziała. Jest może troszeczkę nieprzyjemny zapach, natomiast po wywietrzeniu pomieszczenia zapach pozostaje taki dosyć przyjemny, cytrusowy wręcz bym powiedziała. Także ja naprawdę polecam Wam piołun. Ja tutaj akurat to do okadzania mam zrobione z wrotyczu, z nawłoci połączonej z piołunem. Tutaj na przykład mam
sam piołun. A tutaj z kolei mam więcej nawłoci i troszeczkę tylko piołunu, ale sama była prawie nawłoć. Słuchajcie, nawłoć jako tako może nie ma typowych jakichś właściwości do usuwania takich cięższych energii. W związku z tym, słuchajcie, możecie sobie naprawdę zrobić kilka. Jeden na przykład taki, który ma za zadanie nadać Wam tylko aromatu, wprowadzić Was w fajny stan. A na przykład piołun, z samego piołunu, sprawić sobie takie kadzidło, które właśnie miałoby usuwać typowo właśnie te negatywne energie. Ja, słuchajcie, zawsze wychodzę z założenia przy okadzaniu, że pierwszą fazą oczyszczania robimy cięższym, mocniejszym kadzidłem, które automatycznie daje nam, zrobi przestrzeń do wprowadzenia pozytywnych energii i takich przyjemniejszych zapachów. Wówczas możecie sobie na przykład po takim oczyszczaniu odpalić jakieś aromaterapeutyczne olejki, możecie sobie zapalić inne przyjemne, na przykład kadzidełko różane. To już od Was zależy, ale o tym już mówię właśnie w filmiku odnośnie oczyszczania pomieszczeń z negatywnych energii. Moi drodzy, to tak z grubsza, jeśli chodzi o takie zioła. Możecie dostać również zioła w postaci sypki. Wyglądają one w taki sposób. Ja akurat mam to włożone do słoiczka. Ja Wam tutaj przybliżę. To jest na przykład takie. Tu mamy różną taką mieszankę i tutaj mamy połączenie. O, może tak będzie widać. Tu mamy połączonych kilka takich ziół i to już jest zrobiona gotowa mieszanka. Na przykład ta mieszanka nazywa się żywioł ziemi. To możecie kupić gotowe mieszanki. Jeżeli, słuchajcie, nie macie takich ziół, równie dobrze możecie wziąć zwykłe zioła kuchenne, czy nawet rozmaryn, jeżeli byście mieli. Też możecie wziąć po prostu z saszetki z kuchni i sobie odpalić. Jak to mamy robić z takimi ziołami, to za chwilę Wam opowiem. Chciałabym Wam jeszcze pokazać naczynia, w których by można było to wykorzystać. A więc tak, pierwsze, może największe. Takie naczynia nadają się do okadzania domów, mieszkań, ale szczególnie domów wielokondygnacyjnych, nawet bym powiedziała przestrzeni koło domu, większych, gdzie jest potrzeba naprawdę dużego dymu. W związku z tym, słuchajcie, do takiego okadzania to dodajecie albo same zioła nasypujecie, albo dodajemy z kolei tak zwane węgielki trybularzowe. One są w takich torebeczkach. Zobaczcie. To są węgielki trybularzowe. Tu jest jeden rodzaj, tu jest drugi. Czym się te dwa różnią? Te dwa się różnią tym, że to ma średnicę większą, 4 cm, to ma 3 cm. 4-centymetrowe nadają się właśnie do takich dużych kadzideł, ponieważ można więcej tak jakby ziół nasypać na to, na ten węgielek. Z tym, że jeśli chodzi na przykład o białą szałwię, nie ma potrzeby, jeżeli macie zioła w liściach, nie ma potrzeby dawania tych węgielków trybularzowych. Węgielki daje się typowo do takich ziół właśnie sproszkowanych. I węgielki służą do spalania tak zwanych kadzideł żywicznych, czyli żywic. I przechodzimy do kadzideł, które są moje ulubione. I moi drodzy, ze wszystkich, które Wam przedstawiłam dzisiaj, uważam, że najkorzystniejsze, najprzyjemniejsze, najefektywniejsze są kadzidła żywiczne. Jak one wyglądają? Wyglądają, akurat ja mam wszystko popakowane w takie ładne flakoniki. Tak wyglądają kadzidła żywiczne. To są dokładnie, wyglądają jakieś po prostu kamyczki, jak bursztyny, bo bursztyn też jest żywicą i też można dostać właśnie do spalania. Słuchajcie, bardzo dużo ich jest. To na przykład, co pokazywałam, ma nazwę kopal. Ma on zapach takiego cytrusu, jakbyście cytrynkę spalali.
I takich kopalin mamy bardzo wiele rodzajów. Na przykład tu był zwykły kopal, tu mamy tak zwany kopal Kongo. On ma jeszcze bardziej taki cytrusowy zapach. Zresztą kolor ma też bardzo podobny do cytryny, bo taki żółtawy. Tu z kolei mamy kopal czarny. On jest bardziej taki już siwawy, bardziej pod brąz podchodzący. I takie bardziej brązowawe, ciemniejsze kolorystycznie kadzidła nadają się do ściągania bardziej takich ciężkich, negatywnych, trudniejszych energii do usunięcia. I słuchajcie, uważam, że te żywiczne kadzidła sprawdzają się najlepiej, jeśli chodzi o usuwanie takich energii. I na przykład właśnie ten kopal czarny też się do tego nadaje. Słuchajcie, takim też kadzidłem silnie działającym jest Oponax, tylko ja go szukam, gdzie ja go mam. Troszeczkę tutaj mam tych kadzideł. O, jest tutaj. I zobaczcie, on ma też taki bordowo-brązowy kolor. I dosłownie nazwa troszeczkę celowa, Oponax, ponieważ jak ją spalicie to kadzidło, ona dosłownie ma zapach takiej palonej gumy, palonej opony. Słuchajcie, wygląda jakbyście mieli suszone rodzynki. Naprawdę, tak wygląda. I to kadzidło, żeby spalić, potrzebne jest do tego takie narzędzie jak moździerz. W moździerzu wówczas rozdrabniacie na drobniejsze części i tak jakby bardziej proszkowate się robi, wtedy ono się łatwiej spali. Bo słuchajcie, niektóre kadzidła bardzo szybko się spalają, a niektóre robią się takie gumiaste i właściwie zostają takie resztki, one nie do końca się spalają. I do nich należy Oponax, on się też troszeczkę trudniej spala, tak samo guma kopal. Ona ma tak, dosłownie wygląda jak bursztyn, zobaczcie, nie wiem czy to widać. Ona ma taki złocisto-rudawy, brązowy kolor. Ta guma kopal też jest do takich cięższych właśnie okazań. No i słuchajcie, bardzo fajnie oczyszcza i nadaje fajnego zapachu mirra, która ma taki złocisto-bursztynowy kolorek. Mirra jest, uważam, podstawowym kadzidłem żywicznym, które powinno się mieć w domu. Słuchajcie, można kupić albo mieszankę gotową, albo możecie sobie kupić 3-4 kadzidła i po prostu je ze sobą mieszać, w zależności od nastroju, w zależności od tego, co chcecie uzyskać. Jeszcze Wam pokażę takie nazwy jak Frankincense. To jest kadzidło typowo kościelne. W kościele się je stosuje. I słuchajcie, ono jest naprawdę najładniejszym zapachem podstawowym i uważam, że to jest podstawa, tak jak wspominałam, mirra. Te dwa kadzidła uważam, że powinno się mieć. Do tego warto sobie dokupić benzoesiam, takie kadzidło. A ono jest takie bardzo drobniutkie, ono się bardzo fajnie spala i bardzo szybko, z tym, że tu muszę zaznaczyć, że ono bardzo mocno kopci i może troszeczkę podrażniać śluzówkę, w zależności od tego, czy ktoś ma astmę, czy nie ma astmy. Tu trzeba troszeczkę z tym kadzidłem uważać. Jeżeli ktoś z domowników, powiedzmy, ma astmę, dusi się pod wpływem takich dymów, to zrobić to w taki sposób, że jak nie ma nikogo w domu, okadzić i wtedy wywietrzyć, bo jest bardzo duszący, ale jest przepiękny zapach, taki słodkawy. I słuchajcie, to kadzidło wyjątkowo można palić też w innym takim, w innej kadzielnicy, ale to Wam za chwilę opowiem o tym. Słuchajcie, jeżeli dostaniecie gdziekolwiek właśnie takie czarno-złote kadzidło, bardzo je polecam, jest przepiękna mieszanka i nie trzeba już tutaj dosypywać żadnych innych kadzideł, także to polecam. I słuchajcie, takie żywice możecie dostać w takich wyższych troszeczkę pojemnikach, w mniejszych torebeczkach, są też w takich pojemniczkach, także jest pojemnościowo bardzo różnie można dostać, 80 gram, 150 gram, 240,
I tutaj już od tego, w zależności od ilości, wówczas jest dostosowana cena. Tutaj mam bardzo fajną mieszankę. I tutaj właśnie jest kopal, między innymi benzoesiam. I właśnie kadzidło z tego czarnego chyba, które nie wiem, jaka to jest nazwa. Ale ma cytrusowo słodki zapach. Jest przepiękne to kadzidło. Także nawet wystarczy taką jedną mieszankę sobie kupić i naprawdę, słuchajcie, one są tak wydajne, te kadzidła. Zaraz Wam pokażę, ile się daje na jedno okadzanie i jaki daje dym. Także tak jak wspominałam, pokażę Wam jeszcze inne kadzidła, jakie są. Tu jest Boswellia serrata. Zobaczcie, ono jest w takich dużych granulkach. Nie wiem, czy jest to widoczne. Tyle, co mogę Wam pokażę. Wyjmę ze środka. To są takie grudki. I to dosłownie można, słuchajcie, niektóre kadzidła można normalnie jeść i żuć. One nie są toksyczne dla nas. Wręcz są wskazane. Działają zdrowotnie na nas. Wiele chorób układu oddechowego leczy się właśnie takimi kadzidłami. Są wspaniałą formą do relaksu, do wprowadzania siebie w różne stany, transu, medytacji. Naprawdę polecam Wam bardzo mocno te kadzidła żywiczne. To jest najlepsze, co wypróbowałam ze wszystkich kadzideł. Także naprawdę śmiało kupujcie. Pospolitym takim też jest drzewo sandałowe. Ono, słuchajcie, wygląda w takiej formie. To jest taki czerwony pyłek. Jeszcze mamy fajne kadzidło, to jest olibanum. Ono ma podobną strukturę jak benzoesiam. To są takie małe granuleczki, żółtawe. Też jest bardzo fajny zapach, taki słodkawo... Słodko-kwaśny, bym powiedziała. Taki troszeczkę pod oponach podchodzi. Też jest bardzo fajny do oczyszczania. Także nazwy kadzideł Wam troszeczkę pokazałam. Teraz chciałabym Wam pokazać, co byście potrzebowali, jeśli chodzi o narzędzia, w których można okazać. Czyli tak jak wracając do kadzidełek takich, potrzebujecie do tego deseczki, jakiegoś innego stojaczka na właśnie takie patyki. Jeśli chodzi o wszelkie pęczki, zawsze musicie mieć jakiś pojemniczek, żeby się nie oparzyć, żeby nie pobrudzić nic naokoło. Jeśli chodzi o właśnie takie swoje naturalne do okadzania, również jakieś większe, bo one się bardziej osypują. Przydaje się moździerz do żywicznych, do rozdrabniania ich, ale także do innych ziół. Słuchajcie, możecie sobie sami jeszcze bardziej jakieś liście suche, suszyć je i po prostu je rozdrabniać i potem je palić. Palo Santo, też potrzebujecie podstawek, bo jest gorące. Teraz tak, jeżeli chodzi o żywiczne i o sypkie kadzidła oziołowe, to potrzebujemy, tak jak wspomniałam, węgielki trybularzowe. I jeżeli macie kadzielnicę, coś w tym stylu, to jest właśnie kadzielnica do żywic, do ziół. Otwieramy w środku. Słuchajcie, mamy coś takiego. W środku macie takie sitko, na które kładzie się węgielek. Kładziemy w ten sposób. Bierzemy wspomniany wcześniej węgielek. Potrzebujecie do tego szczypce, żeby się nie oparzyć, a także nie pobrudzić, bo węgielki są, no jak to węgiel, po prostu czarne i brudzą. W związku z tym łapiecie sobie tak o węgielek. Bierzecie sobie zapalarkę. Zapalarka musi mieć dosyć taki silniejszy płomień. Ta mi tutaj, słuchajcie, szwankuje, więc nie wiem, czy się włączy. O, włączyła się. I słuchajcie, musimy troszeczkę to tak podziałać ogniem. Można, słuchajcie, nad świeczką też to zrobić, ale wypróbowane już mam naprawdę zapalarką, także śmiało tutaj kupić jakąś taką wygodną. I zaczyna się żarzyć. W momencie, kiedy zaczyna się żarzyć, odkładacie do kadzielnicy, zamykacie, ponieważ ma tendencję do
odpryskiwania. Niektóre węgielki odpryskują, można po prostu się poparzyć, także od razu polecam włożyć i poczekać, aż stanie się taka biaława, białawy węgielek. Zaraz Wam to pokażę. Węgielek sobie odpala się, robi się gorący, w tym czasie wybieracie sobie kadzidło. Ja, słuchajcie, dzisiaj wybiorę czarno-złote, jest to moje ulubione, do wzięcia, tak jakby tego kadzidła, wiadomo, ręką nie da rady, w związku z tym, słuchajcie, znaleźć sobie jakąś taką małą łopatkę, albo są takie różne łyżeczki kuchenne, miareczki i czymś takim można, słuchajcie, nakładać sobie. Także dozujemy, ile chcemy. Ja Wam pokażę mniej więcej na jedno odpalenie, ile byście potrzebowali. To już i tak jest dużo. Moi kochani, ja tu się troszeczkę podniosę. Taką porcję nabieracie. Nie wiem, czy to jest widoczne. Ja może wysypię na dłoń i pokażę Wam też na dłoni. Taką porcyjkę bierzecie do okadzania na jeden raz. Także ja Wam naprawdę mogę polecić te żywice z czystym sumieniem, ponieważ jak kupicie taką jedną porcję, to jeżeli robicie oczyszczanie raz, powiedzmy, na miesiąc, to słuchajcie, 2 lata macie takie kadzidło do stosowania. Naprawdę, i nie wiem, czy nawet byście przez 2 lata zużyli je. Co jeszcze jest przydatne? Słuchajcie, jeżeli chcecie pomieszać kilka sobie takich właśnie kadzideł, bo tutaj akurat wzięłam większą łopatkę, ponieważ wzięłam jedno kadzidło, ale jeżeli chcecie pomieszać sobie kilka, to bierzecie sobie taką małą miareczkę. Ja to sobie też gdzieś kupiłam w jakimś sklepie. Nie wiem, czy to będzie widoczne. O, może coś tak bardziej będzie. Taką małą miareczkę. I nią po prostu nabieracie pełno. I dosłownie jak weźmiecie na przykład 4 takie różne kadzidła, to spokojnie wystarczy. Taka miarka się nadaje akurat idealnie. Dobrze, zobaczymy, jak tutaj wygląda to nasze, ten nasz węgielek. Jeżeli słabo się odpala, możecie jeszcze odpalić jeszcze raz albo dmuchać. I wtedy zobaczycie, że się robi takie czerwone. Ja tutaj widzę, że troszeczkę jeszcze by trzeba było odpalić. Albo nad świecą zrobić. To jest dobry sposób. Coś mi dzisiaj szwankuje. Zapalarka. O. Oczywiście tak, sam proces tutaj przygotowywania do zastosowania właśnie kadzideł żywicznych jest niestety troszeczkę czasochłonny. W związku z tym to już preferuję, jeżeli no naprawdę nastawiacie się na jakiś tam w jeden miesiąc po prostu okadzanie całego domu. Ale jeżeli chcecie szybko zastosować, szybciutko sobie okadzić, bo ktoś na przykład mieliście wizytę osoby, po której czujecie się niefajnie, a potrzebujecie szybko to zrobić, bo za chwilę jeszcze dalej gdzieś idziecie i tak dalej, macie dużo obowiązków, słuchajcie, to wtedy naprawdę biała szałwia sprawdza się najlepiej, szybciutko okadzić i wtedy na przykład sobie wziąć różane czy jakieś inne jaśminowe kadzidełko i sobie nadać jeszcze fajnego zapachu takiego słodkiego, to na szybko. O, już się węgielek troszeczkę robi taki spopielony i po prostu, słuchajcie, bierzecie to kadzidło i nasypujecie na centralnie na ten węgielek i ono za chwilę zacznie się dymić. Możecie wspomóc się dmuchaniem. Nie wiem, czy zobaczycie ten dym, ale bardzo fajnie się dymi. I naprawdę daje mnóstwo dymu i przyjemnego zapachu. Uważam, że taka dzielnica jest rewelacyjna, ponieważ ma rączkę,
Jest ona drewniana, nie nagrzewa się, w związku z tym nie poparzycie się, ale zawsze, tak jak do wszystkich kadzideł wspominam, potrzebne jest jakiś tam po prostu podstawek do naczynia, ponieważ to się mimo wszystko nagrzewa, bo to jest metalowe, żeliwne, metalowe, w zależności od tego, z jakiego materiału jest zrobiona kadzielnica. W związku z tym stawiacie sobie tak, możecie albo się najpierw przejść, potem dokłada, możecie jeszcze sobie jedną porcję dołożyć później i na przykład sobie postawić i niech w jednym miejscu się okadza i po prostu rozprzestrzenia się na pomieszczenie. Tak to funkcjonuje, jeśli chodzi o kadzidła żywiczne. Jeszcze, słuchajcie, są dwa rodzaje kadzielnic. Jedno tutaj mam. Ono wygląda w taki sposób. Ma taką, troszeczkę przestawię, bo tutaj mocno kadzi. Ma taką siateczkę też, takie sitko jakby. I w środku jest takie coś jak do, troszeczkę to wygląda jak do aromaterapii, gdzie tutaj olejek się nalewa, wkłada się świeczkę Tea Light i po prostu się rozprzestrzenia ten dym. Z tym, że tu jest taka różnica, że tu wkładacie Tea Light na dole, a tu sypiecie już bezpośrednio, bez węgielka, dano kadzidło żywiczne i tu się nadaje, tak jak mówiłam, benzoesian do tego i olibanum. Również zioła takie sypkie, czyli takie, o, jak tu wcześniej pokazywałam. Także jest taki drugi rodzaj i tutaj, tak jak mówię, wszystko się nagrzewa pod wpływem ognia od Tea Light'u. Jeszcze bywają, moi kochani, takie troszeczkę też tak wyglądają te kadzielnice. One są tutaj całe zabudowane, nie mają wejścia na świeczkę. Słuchajcie, one nie mają sitka, tylko one mają po prostu tutaj takie wgłębienie i tam nasypuje się taki specjalny piasek, który też dostaje się w sklepie z żywicami. I ten piasek, na ten piasek się nasypuje, na niego kładzie się węgielek trybularzowy i dopiero potem na węgielek kadzidło. Moi kochani, to by było chyba na tyle. Można by było o tym bardzo dużo mówić. Jeśli chodzi o żywice, jest to temat szeroki i warty uwagi. W związku z tym myślę, że kiedyś też nagram materiał mówiący o tym, jakie mają zastosowanie poszczególne żywice, ponieważ można je stosować naprawdę, tak jak wspomniałam, do uzdrawiania i do polepszania swojego życia. Mam nadzieję, że rozjaśniłam Wam troszeczkę w kwestii właśnie okadzania, stosowania wszelkich rodzajów kadzideł. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, zawsze Wam polecam pisać do mnie komentarze czy zgłaszać się do mnie bezpośrednio. Do miłego zobaczenia. Cześć!